Witam. Jest 6 sierpnia 2019 roku. Znajduję się w pewnym bardzo osobliwym miejscu. Co to za miejsce, za chwilę wyjaśnię. Otóż z jednej strony mam ścianę lasu, z tamtej strony przyjechałem szosą. Piękny las, piękny starodrzew. Druga strona to kontynuacja tej ściany lasu, a pas pomiędzy nimi wygląda tak, jakby przeszedł tędy huragan. Ale ten efekt, który Państwo możecie zobaczyć, ja jeszcze raz się odwrócę, ta panorama za mną, gdzie nie widać drzew, to jest efekt działania człowieka i widzimy tu jeszcze trochę nieuprzątniętych, ściętych, zdrowych drzew. One są wycięte na pasie szerokości 100 metrów, długości 1100 metrów. Niektórzy z Państwa być może tu byli, poznają to miejsce. Znajduje się na Mierzei Wiślanej, w miejscu budowy, przyszłej budowy kanału łączącego Zatokę Gdańską z Zatoką Wiślaną. Zatoka Wiślana znajduje się właśnie za mną. Teraz odwracam się, tam wzniesienie terenu. Jest punkt widokowy wyżej, do którego zmierzają ludzie, żeby robić zdjęcia widoków morza, widoków Zatoki Wiślanej. Tu powstanie kanał, jak wiemy, łączący Zatokę Gdańską z Zatoką Wiślaną. Kanał, który umożliwi żeglugę jednostek morskich do portu w Elblągu. Do tej pory żegluga odbywała się, odbywa się przez Cieśninę Piławską. Mamy stosowne umowy z Rosją, z obwodem kaliningradzkim na przepływ tych jednostek. Ale jak wiemy, są z tym różne pierepałki. Największy taki kryzys nastąpił chyba w 2006 roku, kiedy Rosjanie zabronili przepływać przez Cieśninę Piławską statkom turystycznym, pasażerskim i częściowo towarowym, co podobno zmniejszyło obroty portów Elblągu o 90%. Kanał ma te obroty przywrócić. Ma w ogóle nas uniezależnić od Rosjan i skrócić tę drogę o przeszło 100 km. Proszę Państwa, nad sensem kanału, który nazywa się Nowy Świat, taką ma nazwę, powiem za chwilę, natomiast na początek kilka dywagacji historycznych. Otóż sam pomysł przekopania Mierzei Wiślanej jest stary, bo sięga XVI wieku. Otóż w 1577 roku król Stefan Batory wobec buntu gdańszczan chciał uniezależnić Polskę, jej dostęp do morza od portu w Gdańsku i wysłał w te okolice dwóch swoich przedstawicieli, dwóch pełnomocników, Firleja i Kłoczewskiego, i oni znaleźli miejsce na przekopanie kanału łączącego Zalew Wiślany z morzem właśnie dokładnie tu, w tym miejscu, gdzie się w tej chwili znajduje. Ten pomysł powrócił też po 1945 roku, ale bardzo po cichutku z wiadomych względów. Tam przebąkiwał o tym Eugeniusz Kwiatkowski. Proszę Państwa, po 1945 roku Eugeniusz Kwiatkowski był pełnomocnikiem PRL do spraw wybrzeża. Ten sam wicepremier, ta sama sztandarowa postać, której podobno zawdzięczamy Gdynię, port, zawdzięczamy centralne rozpoczęcie, przystąpienie do tworzenia centralnego okręgu przemysłowego. Chociaż tak naprawdę pamiętajmy, że budowniczym, wielkim budowniczym Gdyni był inżynier Wenda. O tej postaci się nie pamięta, a pomysłodawcami COP-u byli bracia Kosieraccy. Tyle na marginesie. Pomysł i konkretny projekt pojawił się już w latach po tym kryzysie 2006 roku. Miał być realizowany w latach 2009-2013, czyli przewidziany na 4 lata, i miał
być odpowiedzią Polski na to, co zrobili w 2006 roku Rosjanie. Prawdopodobnie dowiedzieli się o tym w 2009 roku, żegluga została przywrócona, ale co jakiś czas są różne tarcia. Proszę Państwa, skąd ta nazwa? Nowy Świat. Otóż, no, ładna marketingowa nazwa, Nowy Świat, nowe perspektywy, to sugeruje jakby rozwój tutaj tej części Polski, może rozkwit portu w Elblągu, chociaż ja bym tego nie przeceniał. Ale tak naprawdę Nowy Świat, ta nazwa, nawiązuje do osady rybackiej, niemieckiej, Neue Welt, która tu istniała, malutka osada przed II wojną światową. Niemcy oczywiście w 1945 roku, kiedy nadchodził tutaj ruski front, uciekli, rychło rozgrabiono, resztki tej wsi rozebrano ze szczętem i dziś nawet tutaj mało kto o niej pamięta, ale prawdopodobnie ktoś, kto tutaj przystąpił do projektu, może chciał też przy okazji tej inwestycji upamiętnić także tę osadę, a może chodziło o sam tylko punkt, że ona gdzieś tutaj na mapach figurowała. Drodzy Państwo, jest to pewien problem ekologiczny, bo znajdujemy się w obszarze Natura 2000, ale z drugiej strony na przykład Niemcy prowadzą takie inwestycje w obszarze Natura 2000 i nie ma ani jakichś szczególnych protestów ekologów, ani jakichś obostrzeń ze strony Unii Europejskiej. Jakieś obostrzenia tutaj się pojawiły, ale no akurat wróćmy jeszcze na chwilę do poszanowania środowiska Niemców. Oni oczywiście szanują środowisko swoje, utrzymują go w należytym stanie, bo odpady, jak wiemy, przysyłają do nas różnym firmom na wieczne przechowanie. Za mną spacerowicze. Tu, proszę Państwa, nic się nie dzieje. Możemy zobaczyć turystów, którzy zmierzają do punktu widokowego trochę zaparkowanych samochodów. Gdzieś tam dalej grupka jakichś drwali, niewielka, w tej chwili chyba podczas przerwy śniadaniowej. Drodzy Państwo, jest problem ekologiczny niewątpliwie, bo rybacy boją się, że ruch statków, który mógłby tutaj nastąpić, może zlikwidować tarwiska ryb w tym miejscu. Tutaj na Zalewie Wiślanym. Także ekolodzy martwią się o osiedliska ptaków na Zalewie Wiślanym. Przedsiębiorcy okolicznych miejscowości martwią się o ruch turystyczny. Ja dokładnie znajduję się pomiędzy Skowronkami a Przebrnem. Przebrno to jest fragment Krynicy Morskiej, obrzeża tu od strony zachodniej. Natomiast Skowronki to jest wioska należąca, w zasadzie nawet nieoddzielna wioska, kolonia kątów rybackich. Proszę Państwa, pomińmy sprawy ekologiczne, chociaż to są sprawy istotne, ale jeżeli przemawiałby interes naprawdę ekonomiczny, rozwojowy kraju, to no jest takie powiedzenie: nie żałuj róż, gdy płonie las. Jaki jest sens ekonomiczny? Koszt tej inwestycji wyceniono wstępnie na 880 milionów złotych i zapanował taki hura optymizm, tam klaskał w ręce m.in. minister Grubarczyk, że tu są dwa duże pokłady bursztynu, tu właśnie w miejscu, na którym stoję i troszeczkę dalej, i że one w całości sfinansują tę inwestycję. Natomiast już nie ma tego hura optymizmu i to jest chyba podstawowy powód, dlaczego ta inwestycja tutaj się zatrzymała. To nie tyle kwestia sporu o obszar Natura 2000, chociaż też, ale głównie środki, które na ten cel zaplanowano i sposób ich osiągnięcia stanęły pod znakiem zapytania, bo i w przetargu w maju bieżącego roku, kiedy otwarto oferty, okazało się, że najtańsze oscylują blisko 1 miliarda. Tak więc na razie tutaj przychodzą turyści, podziwiają widoki, robią sobie selfie. Co dalej? Na razie nie wiadomo. Cała inwestycja miałaby być sfinansowana z kieszeni polskiego podatnika. Do tych kosztów niestety, proszę Państwa, dojdą jeszcze koszty
przywracania w zimie toru wodnego, ponieważ ta część Zatoki Wiślanej zamarza na 4 miesiące i ten ruch byłby utrudniony. I ktoś policzył, że ta inwestycja zwróci się, uwaga, proszę Państwa, za 450 lat, i to przy założeniu, że Elblągowi uda się zwiększyć obroty portu do 1 000 000 ton rocznie, a wpływy z opłaty portowej do 2 000 000. 450 lat w najlepszym razie. No, nie przemawia za tym sens ekonomiczny. Gdyby dodatkowy argument, gdyby przemawiał, już dawno by się tym zainteresowało jakieś konsorcjum firm prywatnych, polskich i zagranicznych, a zwykle takie inwestycje nierentowne są realizowane przez polityków na nasz koszt oczywiście. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym zauważyć, mówi się często, że to jest taki pomysł polityczny PiSu. No, ten pomysł był też wspierany przez Platformę Obywatelską, bo jest taka ciekawostka, gdybyście Państwo udali się do Kątów Rybackich, tam jest pomnik pod nazwą Pomnik Konieczności Przekopu Mierzei Wiślanej. Ja nie żartuję, i jest on wielkości łopaty, bo to jest dosłownie łopata wbita w ziemię. No, to tam jest na dole taka rzeźba jakby rozkopanej skiby. I ten pomnik ufundowała w 2006 roku, to znaczy no, ufundowała i zabiegała tutaj o tę inwestycję posłanka Elżbieta Gelert, Platforma Obywatelska. Tak więc niech się Platforma Obywatelska też nie odżegnuje od tego dziwnego bądź co bądź pomysłu. Szanowni Państwo, sensu ekonomicznego to chyba w tym nie ma. Sens polityczny pewnie jest. Inwestycja może jest także opłacalna z innych względów, co najwyżej dla jakiejś niewielkiej grupy. W jaki sposób? Ja Państwu poddałem tylko garść pewnych faktów. Jeżeli będziecie w tych okolicach, zajrzyjcie tutaj. A zresztą dywagacji pozostawiam już Państwa samych. Jeszcze raz za mną Zatoka Wiślana. Teraz odwracam się, znowu za mną tam pod górę droga na punkt widokowy. Ja już nie będę tam szedł. Za mną też Zatoka Gdańska. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia przy kolejnej okazji analizy właśnie takich politycznych, a nie ekonomicznych inwestycji. Dziękuję za uwagę.